Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj na obiad przygotowałem coś specjalnego, a będzie to delikatna, krucha i soczysta polędwiczka wieprzowa, owinięta w szynkę długo dojrzewającą, a do tego przepyszny, gęsty i kremowy sos morelowy. Jesteście ciekawi, jak przygotować takie pyszne danie? Zapraszam na przepis. Do rozgrzanego rondelka wkładam masło klarowane, a następnie dodaję połowę cebulki drobno pokrojonej. Całość delikatnie podsmażam na wolnym ogniu, a kiedy cebulka ładnie się zeszkliła, dodaję tutaj morele suszone, które pokroiłem sobie na pół. I w tym momencie znowu podpalam ogień i uwaga, tutaj mam alkohol. To jest albo whisky, albo brandy. Ja tutaj mam whisky. Możecie też dodać koniaku albo sherry. To wszystko musimy sobie sflambirować. Więc podpalam i gotuję. Do momentu, aż cały alkohol odparuje. Teraz przyszedł czas, żeby zalać to wszystko moim gęstym sosem pieczeniowym. Oczywiście przepis na sos pieczeniowy znajdziecie w innych moich filmach, a link znajdziecie w opisie. Dodaję też do tego słodkiej śmietanki, a kiedy sos się zagotuje, zmniejszam ogień, a następnie na wolnym ogniu delikatnie redukuję do momentu, aż sos będzie fajny i gęsty. Potrwa to jakieś 10-15 minut. A kiedy sos jest gęsty, kremowy, aksamitny i ładnie nam się zredukował, możemy go wyłączyć i przechodzimy teraz do naszej polędwiczki. Jeżeli chodzi o polędwiczkę wieprzową, to musimy ją wziąć i oczyścić, bo znajduje się tutaj bardzo dużo niedoskonałości. Taka błona musi zostać zerwana, możemy to zrobić ręcznie, ale najważniejsza jest ta błona, bo jeżeli byśmy tego nie zrobili, podczas pieczenia on się nam zawinie, a my chcemy mieć pięknego, ładnego fileta z tej polędwiczki. Więc moi drodzy, oczyszczam sobie polędwiczkę, wycinając tylko i wyłącznie te przerosty, które tutaj są, ściągając te błony. Widzicie, jak to ładnie i prosto schodzi? Spójrzcie. Hop. A jeżeli chodzi o tą błonę, to wbijamy nóż, przeciągamy, błony już nie ma i ściągamy w ten oto właśnie sposób. I tak czyścimy całego fileta. A kiedy polędwiczka jest oczyszczona, przygotujemy sobie przyprawę. Mam tutaj sól w płatkach i moi drodzy, dodaję do tego odrobinę pieprzu. Tyle. I teraz tak, mam tutaj szałwię. Szałwię suszoną z mojego ogródka. Dodaję tylko liście bez łodyg do mojego moździerza i całość dokładnie mielę. Oczywiście możecie sobie zrobić też taką sól z rozmarynem albo z tymiankiem, ale szałwia jest niesamowitym dodatkiem do naszej wieprzowiny. I taką oto solą opruszam moją polędwiczkę z każdej strony. Tu jest bardzo dużo smaku i jeszcze więcej aromatu, więc muszę obtoczyć w soli tą moją polędwiczkę. Tak przygotowaną polędwicę będę zawijać sobie w szynkę długo dojrzewającą, tylko zróbmy to ciasno. I pamiętajcie, żeby szynka jedna nachodziła na drugą i ściągamy w ten oto właśnie sposób. I ciasno zawijamy całą polędwicę. Tak to powinno wyglądać, moi drodzy. Spójrzcie. Na patelni rozgrzewam masło klarowane. I kiedy patelnia jest bardzo rozgrzana, kładę tym zamknięciem całą polędwiczkę i podsmażam. Chcę, żeby ona nabrała naprawdę fajnego, złotego koloru. Nie dotykam, nie ruszam. Czekam jakieś dosłownie 2 minuty, aż wszystkie pory się pozamykają. I kiedy polędwiczka nabierze ładnego koloru, pomału obracamy. Spójrzcie, jak ładnie wygląda. Ta szynka tutaj się nam karmelizuje. I o to chodzi, żeby podsmażyć tak właśnie z każdej strony. Kiedy polędwiczka nabrała pięknego koloru, wygląda niesamowicie, to w tym momencie wkładamy ją do piekarnika do temperatury 180 stopni i będziemy piec. Czas pieczenia jest różny, zazwyczaj zajmuje około 15 minut, ale najważniejsze jest to, żeby w środku polędwiczka miała temperaturę 65 stopni i wtedy taką polędwiczkę będziemy wyciągać.
Moi drodzy, danie jest gotowe, możemy je wykładać. I teraz tak, polędwiczka piekła się 12 minut, aż osiągnęła temperaturę 65 stopni w środku. I teraz ona odpoczywa. 10 minut, zostawiamy ją, nie dotykamy, niech ona sobie siedzi. W międzyczasie podgrzewamy ziemniaki, podgrzewamy też sos i sos będę wykańczać oczywiście świeżym szpinakiem. Wkładam szpinak, niech ten szpinak się tutaj zagotuje, tylko nie maltretujmy go zbyt długo, bo ten szpinak musimy tutaj wbić do tego sosu. Pięknie to będzie wyglądać. Dobrze, więc jeżeli wszystko mamy gotowe, przechodzimy do naszej polędwiczki. Już Wam pokazuję, jak ona wygląda. Spójrzcie na tą polędwiczkę. Kroimy ją w ten oto właśnie sposób, na takie kawałki, nie za duże. Ona jest przepyszna, soczysta w środku, taka właśnie, jaka powinna być, perfekcyjna. I możemy wykładać na talerz, na samym środku ziemniaki. To będzie takie łóżeczko dla naszej polędwiczki, żeby ona się wyróżniała. Spójrzcie, tak. I teraz bierzemy całą polędwiczkę, kładziemy ją na samej górze. I na samym końcu sos. Przepyszny, delikatny, morelowy, z dodatkiem szpinaku. No wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Oczywiście ten sos możecie też sobie położyć z boku, żeby każdy sobie polał, dodał, nałożył. Ale tutaj to ma wyglądać naprawdę rewelacyjnie. I z każdej strony polewam tym sosem. Takie danie, taka polędwiczka, to jest naprawdę coś niesamowitego. Przygotujcie sobie w domu i delektujcie się smakiem prawdziwej, przepysznej polędwiczki. Jak położycie coś takiego na stole, to na pewno każdy będzie zadowolony. Taka polędwiczka to jest naprawdę coś niesamowitego. Ja sobie teraz spróbuję. Muszę Wam powiedzieć, że każdy kawałek jest soczysty, nawet końcówka. Idealnie upieczona. Przepyszny jest ten sos morelowy. A jest taka delikatna i soczysta w środku, że nic tylko jeść. Ja się z Wami już żegnam. Życzę smacznego i do zobaczenia.